kierunku ta piłka. Znów dobrze Podzioch. No i teraz Wodecki musi się przy tej piłce utrzymać, ale tak szybko traci. Można powiedzieć, że za darmo. Jest uderzenie, ale z bramka 2-2. Coś nieprawdopodobnego. Janota. Grę. Sojda, dośrodkowanie, dobrze jednak interweniuje obrona i z Latra Buchwała dojdzie do tej piłki z tą prawą nogą! Ależ to jest bramka z powietrza! Na prawej pomocy. Natomiast w Grzesiarki, popatrzmy, bo teraz jeszcze w ataku gospodarze. Raduli, co za gol! 1-0, Kamil Raduli, fenomenalne uderzenie z 20 metrów. Dopingują swoich zawodników, raz ładniej, raz brzydziej, ale jest tutaj słyszalny doping. Kamil, teraz jest szansa dla Resowi, ale gol! Gotowana jeszcze pierwsza zmiana w drużynie Resowi. Buczek strzela i gol! Cóż za trafienie! Szpytko oraz
Rafał Pańczak. No teraz troszkę niefrasobliwie zachowali się przed momentem, mamy bramkę, 1-0, jest... Piłkarz Wisłoka Krzyżów Patryk Kapuściński będzie oddawał strzał na bramkę, podbił tą piłkę i dał drużynie zwycięstwo. Sytuacja ta zemściła się automatycznie, gdy piłkę przed polem karnym Wisłoki dostał Sebastian Pawlak i fenomenalnym strzałem pod poprzeczkę uciszył kibiców zgromadzonych na Parc Arena.